Mamy za zadanie pomnożyć takie dwa dwumiany: 3x plus 2 razy 5x minus 7. Co to znaczy pomnożyć? Jak ktoś daje nam takie zadanie, to znaczy oczekuje od nas, najprawdopodobniej, żebyśmy napisali wynik w takiej postaci, w której nie będzie już żadnych nawiasów. Ale no, żeby lepiej pokazać, jak to zrobić, to ja przepiszę to na kolorowo może to będzie bardziej czytelne wtedy czyli mamy wykonać takie mnożenie: 2x plus 2 razy 5x minus 7. No i teraz skorzystamy, i to nieraz skorzystamy, z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Na razie zapomnimy o tym, że tutaj w tym zielonym nawiasie jest jakieś bardziej skomplikowane wyrażenie. Wyobraźmy sobie, że to jest jakaś liczba. I mnożymy tę liczbę przez sumę liczb. No to korzystając z rozdzielności tego mnożenia, które tutaj jest, względem tego dodawania pomarańczowego, możemy nazywać, że to jest ta pierwsza liczba, czyli 3x razy ta zielona liczba, która to jest akurat 5x minus 7. Co to akurat jest w tym momencie nieważnego znaczenia? Dodać 2 razy ta sama liczba. Czyli razy 5x minus 7. Tutaj skorzystaliśmy z podstawowej własności mnożenia dodawania, mianowicie z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i teraz możemy skorzystać znowu z tej samej własności. Bo tutaj mamy znowu jakaś liczba, jakieś wyrażenie, razy suma, czy też różnica. Możemy o sumie. Myśleć jako 5x, dodać minus 7 i tak właśnie teraz o tym będę myślał. Czyli teraz mnożę 3x razy 5x. Korzystam z rozdzielności tego mnożenia względem tego dodawania. Dodać 3x razy drugi składnik tej sumy, czyli razy minus 7. To jest to, o czym mówiłem. Mogę myśleć, że to jest 5x, dodać minus 7. No i tak samo teraz zrobię tu drugi raz, czyli 2 pomnożę przez 5x i dodam do, do tego wynik mnożenia 2 przez 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 no, przez minus 7. 2 razy minus 7. No i teraz wystarczy, że powymnażam tutaj to wszystko, czyli tak. Pomnożę te dwa czynniki. Będę miał 3 razy 5 to jest 15. x razy x to jest x kwadrat. Dodać 3x razy minus 7. 3 razy minus 7 to będzie minus 21, dlatego napiszę minus 21x. Potem mamy dodać 2 razy 5 razy x, czyli będzie dodać 10x i wreszcie 2 razy minus 7 to będzie minus 14. No i to już jest prawie koniec. Teraz wystarczy jeszcze zauważyć, że tutaj mamy. Dwa podobne wyrazy, które można do siebie dodać, i wtedy to wyrażenie jeszcze bardziej się uprości. Czyli będziemy mieli tak, 15x kwadrat, i tutaj mamy minus 21x plus 10x, czyli będzie minus 11x razem. No i odjąć 14 na koniec, i bardziej się już tego nie da uprościć, no i to jest ostateczny wynik. Czyli, żeby to obliczyć, skorzystaliśmy kilka razy, trzy razy właściwie, z rozdzielności mnożenia względem dodawania. To teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to jeszcze inaczej, mianowicie tak. Napiszę to jeszcze raz. To, co tutaj się stało, to można nie dzielić na, na fazy, także tej raz, rozpisywać drugi raz. Tylko można zauważyć, że tak naprawdę, to my tutaj pomnożyliśmy każdy ze składników z tego pierwszego nawiasu. Przez każdy ze składników z tego drugiego nawiasu, czyli tak, 3x pomnożyliśmy przez 5x, 3x pomnożyliśmy, pomnożyliśmy przez minus 7, 2 pomnożyliśmy przez 5x, i 2 pomnożyliśmy przez minus 7. Czyli mogę od razu to tak napisać, że to jest iloczyn pierwszego wyrazu tutaj i pierwszego tutaj. No i to jest właśnie 3x razy 5x. Później mam, Iloczyn pierwszego tutaj przez ten drugi tutaj, tak to mnożyłem, czyli do, napisałem dodać 3x razy minus 7. Później pomnożyłem 2 razy 5x, czyli dodać 2 razy 5x. I wreszcie na koniec pomnożyłem 2 razy minus 7, czyli dodać 2 razy minus 7. No i dostałem to, co tam jest napisane, tak? czyli tutaj dostałem 15x kwadrat, odjąć 21x, dodać 10x i minus 14. No i później jeszcze te dwa wyrazy do, do siebie dodałem i dostałem to wyrażenie, które tutaj jest napisane. No ale właśnie ja jak wymnażam takie wyrażenia, to zwykle właśnie patrzę na to w ten sposób, że mnożę każdy z wyrazów z tego pierwszego nawiasu przez każdy z wyrazów z tego drugiego nawiasu. No i w amerykańskich szkołach nawet uczą się takiego skrótu FOIL F... O I L, który nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, ale to co on oznacza? F oznacza first, O oznacza outside, I oznacza inside, a L oznacza last. Czyli, że mnożymy First to są te wyrazy. Pierwszy stąd, pierwszy stąd. Outside to są te. Tak jak tutaj strzałka pokazuje. Zewnętrzne. Tu pierwszy, tu ostatni. Potem mamy inside. Czyli wewnętrzne. Tutaj drugi, tu pierwszy. I na końcu mamy last. Czyli ostatni wyraz stąd, ostatni wyraz stąd, ostatnie wyrazy. Tak jak mówiłem, ten skrót nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, przynajmniej ja takiego nie znam. No ale wspominam o tym, bo może ktoś lubi język angielski i akurat jemu się to dobrze skojarzy. No to jest taka mnemotechnika, która może komuś pozwala lepiej zapamiętać jak to się wymnaża, że wymnożyć każdy wyraz z pierwszego przez każdy wyraz z drugiego. No jak każde takie rozwiązanie mnemotechniczne ono ma swoje wady i zalety. Mi się wydaje, że lepiej jest rozumieć co tutaj się robi, niż właśnie zapamiętać tego typu mnemotechniczne metody. No ale co kto lubi.